job, we finish the job. That's the policy. We're Team Chaotic. Here's your next mission. Retrieve the Whale Shark flagship. Be careful not to get detected by the enemies. Właśnie. Nie możemy zostać wykryci w ogóle. No właśnie o to chodzi, że nie mogą wyjść, bo będziemy jej przesrane. Będziemy mieli, no tak ładnie mówiąc, przesrane. Jak któryś się skapnie, wyjdzie. Jak? Dlaczego? Nie! Dammit! To wolne spadanie. Chyba nie będę tego restartował, bo to nie jest... I don't know. Nie wykrył mnie. W każdym razie nie będę tego restartował, bo już tak długi jest materiał, że... Nie wiem, powinienem to nawet wycinać kompletnie. A nie. Najprawdopodobniej wytnę to moje łażenie po klucz. Bo to jest żałosne aż. To jest specyficzne, Bi. Ojej. Było bardzo złe. Swoją drogą, dobrze, że wieżyczki nie za... bla bla bla, no... nie zaliczają się do wrogów, bo już bym miał dawno przerąbane. Mogę tak skoczyć fajnie? Mogę, kurde. Więc technicznie? Technicznie rzecz biorąc, Espio, masz rację, technicznie rzecz biorąc, nie. O, co masz? Co może... No, chociaż w sumie... Dobra! I did this. Jestem głupi, mogłem po prostu... mogłem użyć glitcha po prostu. I się nie chrzanić z tym. Użyję tego kwiatka. Jest po prawej. A ja lubię prawą stronę. Jestem... Zaryzykować? Ryzyk fizyk? Nie. Dlaczego prowadzi ten kwiatek? On chyba mnie prowadzi tam, znowu. Spoko. Okej! Bądźcie cicho. Okej! O, nie, kurde. You know what? Właśnie o tym mówię. Chrzanie to wszystko już. Powoli. Chcę już tą grę skończyć. Boję się. Co to ma być? Okej, okay. Aha. Słyszę! Słyszę Goldring! Oh shit. To może być trudne, ale wykonalne. Damn!
Peggy. Już myślałem, że masz na myśli beginning, takie dosłowne. Panie. Już chciałem powiedzieć. Żebym zdradził. Identity naszego klienta. Nie to potem walić w ogóle? Mogę, dobra. Ja nie mogę po samym statku, szkoda. Okej. Okay. To nie tak miało wyglądać. Ale nie jesteśmy aż tak za daleko. No, w ogóle nie byliśmy daleko. Jesteśmy już po prostu na końcu poziomu. Zakładam jak... Zastanawiam się, jak to zrobić. A gdybym po prostu na niego skakał i tyle? Okej. Okay. To wygląda jak dobry pomysł w sumie. Czy jak mam jakieś zatrudni? No nie wiem, czy was kiedyś zatrudni. Może? Może nie. Kto to wie? No już mogłeś dać co? No. Dajesz, dajesz. No. Dziękuję. Wow. Tego nie chciałem zrobić. Dziękuję bardzo. Teraz Final Fortress i ten cholerny jak coś tam. Eggbreaker. Eggbreaker. Zgniatasz jaj. O nie! Nie. Find the keys to the cell where the client is locked up. Five keys. Nie powinno być aż takie trudne. Damn. Nie powinno. Słowo klucz. Powinno. Raczej dwa słowa klucz. Nie powinno. Ha! Udało mi się. Jaki już tu jest ten klucz? To. Aha, dobra. Gdzie mi to da? O, tu jest ten klucz. No, ale. No. Oh shit. To nie to, co miałem na myśli. Fuck. Dobra. YOLO. Więc ja będę miał klucz teraz? 3? To szybko, to chyba najszybciej pójdzie to zadanie. Halfway there. Ja ci dam halfway there. Mathematic triggered. Dobra, jestem tu, więc mam już... O. Opa. 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 Oh shit, it worked. Z
tylko teraz jeden został. I co mam zrobić, żeby cię dostać, kluczu? Kluczyku. Zakładam, że... O, oh, fuck. Łap! Zakręć się na mnie. Rolling around with the speed of sound. Jest ich chyba trzech, z tego co pamiętam. Na każdej platformie jest jeden. Demet, zaraz zginę. Czy ja muszę w niego... Dobra. Powinno jeszcze rozwalać te armaty, według mnie. Gdyby rozwalał te armaty, to byłoby zdecydowanie łatwiej. What the? Co do? Halo? Shut up. Z ciebie coś spada. Mam to gdzieś? To mi niezbyt pomaga. Gdzie ty jesteś? Jaki? Ty kur... Technicznie rzecz biorąc, najbardziej efektywne dla mnie było atakowanie Espio. Tylko że... Tu jest taki mały problem, że Espio nic nie daje. Tylko Vector. Jak go napierdziela w czupryny. Dobra. Zachowam sobie ten ostatni na... Ten team los na ostatnie ego. Mój kolego. Mój kolego. Damn it. Just die. 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 Aha. Bing. Armaty też zniknęły. Why? Nie chcę do góry. Znaczy, chcę do góry właśnie. Ale... Aha, dobra. Tak to zrobić mam rozumieć. Nie. Nie, może mam się wrócić. Wow, nieśmiertelna. Ej, w sumie jakbym się wybił tak drugi raz. Kurde. Ja zrobiłem to. I did this. I... Zaraz. Co? Właśnie to zrobiłem. You son of a... Wiedziałem, że na każdej jest. Dlatego mnie zdziwiło, jak się... Jak się nie pokazał. Zoszczędziłbym sobie tyle czasu. Zbierzmy jeszcze to dla dodatkowych punkcioków. Punkcioków, oh. Dobra, i... Hyc. Godzina z... Ja pierdzielę.
Bogu Bigu, miej mnie w opiece. Dokładnie, to nie jest mój dzień. Godzina czasu, really? Może to zrobię partowy odcinek? To nie, to ma więcej sens. Nie wiem, jak wytnę to poszukiwania klucza jednego, to wtedy. Zobaczę. Dobra. Chociaż, no właśnie się zastanawiam, jak... jeżeli będzie to nadal tak bardzo długie, że to się nie nadaje po prostu na jeden odcinek, to wtedy się zastanowię nad zrobieniem tego dwupartowego. A jeśli będzie, że tak powiem, dostateczne, let it go! Let it go! Sorry. Nie mam level upa. Nie. Dobra. Wiecie co? Bardzo mi jest potrzebny Charmy. Nie mogę sobie pozwolić na niekompetencje moich kompanów. Dobra. Możecie się nawet po mnie przyjść. Dobra. Całkiem dobrze, całkiem dobrze. Wypadł dla Charmiego! No to teraz zaorane. Demet. Zaorane już po prostu. Po 6 mu zabieram, co nie? No po 6. Dobra, egghead. Let's end this. Ponieważ to idzie w historii. Zaorany. A więc to było na tyle w tym Chaotix. Nie wiem, zobaczę jeszcze w edycji, jak to będzie. A więc na razie po prostu no, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Już następny odcinek to będzie finał i release mojej paczki modów. A jak na razie do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!
Born in the darkness to live in the darkness, that's the ninja's creed. Bee, bee, bee! Charmy the bee! Charmy the bee's got lots of money! Yeah, yeah, I'm the one, I'm Victor the Crocodile! Chaos Control!